Dzień dobry Państwu, witamy w programie Sejmik na Ostro. W studiu gościmy Patryka Wilda, radnego wojewódzkiego bezpartyjnych samorządowców. Dzień dobry Panie Patryku. Dzień dobry. Bezpartyjnych samorządowców, bo są jeszcze bezpartyjni i samorządowcy. Tak, i oni Pana tworzą... Patryka do niedawna koledzy. No tak, do półtora roku temu mniej więcej, kiedy no, usłyszeliśmy z kolegami, z którymi w tej chwili jestem w klubie, że teraz przyszedł właśnie czas czerpania owoców zwycięstwa i ponieważ doskonale zrozumieliśmy, o co chodzi. I no, nie po to, no to wystarczy zobaczyć, że w spółce na przykład DFR zatrudnienie wzrosło prawie dwukrotnie i to są wyłącznie jacyś ludzie, którzy no, nie wzrosły zadania w tej spółce, tak? Więc którzy tam tylko przyszli pobierać pensje, wystarczy popatrzeć, gdzie idą pieniądze na między innymi na obsługę promocyjno-medialną. No po prostu zaczęły się dziać takie rzeczy, które my jako wówczas jedna ekipa bezpartyjni samorządowcy pokazywaliśmy jako patologia partii politycznej. No dzisiaj zostałem brutalnie nauczony, że to niekoniecznie trzeba mieć partię, żeby w takie układy... Czyli jak pan był w bezpartyjnych samorządowcach... No nie, to myśmy raczej to nie było takich rzeczy. No nie, budowaliśmy linie kolejowe, przejmowaliśmy, robiliśmy to wszystko, co obiecaliśmy wyborcom. Teraz proszę nie podać jedną linię kolejową, która w ciągu ostatniego roku została przejęta. Do Karpacza strzelam, bo ja nie pamiętam... Nie, to wszystko właśnie zadziało się wcześniej. Teraz może uda się coś z tych linii wyremontować, ale mam wrażenie, że priorytety się całkowicie zmieniły. Stąd ta nasza kłótnia, a w szczególności ta kłótnia rozpoczęła się od tematu odpadów i tego, że na Dolnym Śląsku rządząca koalicja, właściwie nasz koalicjant na spotkaniu koalicyjnym zażądał, żeby samorząd województwa odstąpił od postulowanych przez nas kontroli składowisk śmieci. I dzisiaj na niektóre z tych składowisk przyjeżdża strumień odpadów. Mówimy o składowisku w Rudnej Wielkiej. Między innymi oczywiście, tak. Znaczy to było akurat składowisko. My chcieliśmy kontrolować wszystkie składowiska. Głośna sprawa. Tak, ta sprawa jest akurat głośna, ale myśmy uznali, że jeżeli jest furtka do tego, że jakiś jeden przedsiębiorca tej branży może nie przestrzegać wszystkich standardów, no to za chwilę wszyscy inni będą musieli robić dokładnie to samo, bo inaczej wypadną z rynku, bo po prostu będą niekonkurencyjni. Dlatego... Czy PiS chciał was zmusić do tego, żeby nie kontrolować? Żeby odstąpić od kontroli. Mhm. Bo i argumentacja była taka, że no, są inne instytucje, nie musi tego robić samorząd województwa. No bo w sumie są. No oczywiście, w sumie są, ale te instytucje były przez mieszkańców oskarżane o taką... Stronniczość, o nieskuteczność i stąd myśmy postawili ten postulat, który właśnie został oprotestowany i od tego czasu zaczął się spór, mimo tego, że pieniądze były w budżecie na tę kontrolę. I przez ostatnie 3 lata dwukrotnie pieniądze były w budżecie, dwukrotnie nie udało się zrobić jakiejś kontroli, no a dzisiaj z materiałów różnych mediów to widzimy, jak wygląda sytuacja, jak wyglądają powiązania niektórych polityków z branżą odpadową. No i to są sprawy dosyć, mam wrażenie, skandaliczne. Na przykład? No, na przykład to, że na Dolny Śląsk wjeżdża, przynajmniej w zeszłym roku wjeżdżało, bo danych z tego roku wszystkich jeszcze nie mam, ale kilkaset tysięcy ton odpadów z Warszawy. Między innymi... A to nie ma być tak, że regionalne wysypiska przyjmują... Miało tak być. Oczywiście no takie są, tak wynika z dyrektywy odpadowej Unii Europejskiej, że obowiązuje zasada bliskości. No ale zostało zmienione prawo w Polsce, które właściwie pozwoliło na transport odpadów po całym kraju, co jest sprzeczne z dyrektywą unijną. I tak się przypadkowo złożyło, że był na Dolnym Śląsku co najmniej jeden przedsiębiorca, który wcześniej, zanim się to prawo zmieniło, zaczął gigantycznie rozbudowywać swoje składowisko. Taki dar przewidywania, że akurat Polska zmieni prawo i to jeszcze w sposób sprzeczny z dyrektywami unijnymi i nagle został beneficjentem tego zbiegu szczęśliwych dla niego okoliczności. Problem polega na tym, że brak kontroli tego typu składowisk prowadzi do sytuacji, w której jeśli któryś z tych przedsiębiorców jest nieuczciwy, no to uczciwi przedsiębiorcy na tym pracą i być może wypadają z rynku. Na rynku nie ma zbyt wielu konkurentów. Nigdy nie miała w zasadzie. Jednego. Ja nie wiem jakiego jednego, bo prawdę powiedziawszy, no, jeżeli chodzi o składowiska, to jednak kilkanaście podmiotów, które... Okay. A tu chodzi o jednak standardy składowania tych odpadów. A powiem taką historię. Kiedyś w Wałbrzychu było składowisko Mobruk. Ja z nim bardzo mocno walczyłem. To składowisko i Zakład Przetwórstwa Odpadów Niebezpiecznych paliło się tam mniej więcej co 2 tygodnie.
Te zanieczyszczenia utylizowały się w płucach mieszkańców Wałbrzycha. Prowadziłem tą walkę, aż w końcu zakład zlikwidował to składowisko, został zakład przetwórstwa, no ale rozpoczęły się i toczyły różne postępowania w tej sprawie. Proszę sobie wyobrazić, że teraz, dzisiaj nawet na komisji ochrony środowiska dowiedziałem się, że kary, które są naliczone jeszcze nieprawomocnie dla MOBRUK-u, to sięgają już prawie 200 milionów złotych. Czy pan naprawdę myśli, że ktoś je kiedykolwiek zapłaci? To są nieściągalne. To jest właśnie efekt niereagowania przez wiele lat i nagle okazuje się, że jest coś, przynajmniej według urzędu, skandalicznie nieprawidłowo składowane. Oczywiście można wystawić te mandaty, nikt ich nie zapłaci, firma się pewnie zawinie, zbankrutuje, być może wcześniej przekaże jakoś majątek w inne miejsce. No a my, czyli społeczeństwo, zostaniemy z tymi zwołami po prostu śmieci, które ktoś będzie musiał na koszt społeczeństwa uprzątnąć. No mamy górę śmieci w Rudnej Wielkiej, ale proszę tak doprecyzować zarzut, który pan ma pod adresem zarządu województwa. Bo no przede wszystkim, że te śmieci nie są kontrolowane. A sprawa jest niezwykle skomplikowana, bo no tu akurat mój kolega radny Stasiak, który siedzi w tych papierach, twierdzi, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że na to składowisko przywożone są śmieci, które zgodnie z pozwoleniem w ogóle nie powinny tam trafiać. No i tego się nie dowiemy bez kontroli. I nagle okazuje się, że nie można tych kontroli przeprowadzić. Mimo, że samorząd województwa jest wprost organem wskazanym w ustawie do kontrolowania tego, czy dane instalacje przetwarzania odpadów działają w sposób zgodny z wydanym przez samorząd województwa pozwoleniem. Więc jeśli Darek Stasiak ma rację i rzeczywiście, jeżeli jest taka sytuacja, którą podejrzewa, że tam mogą trafiać odpady, na które nie ma po prostu pozwolenia. Na przykład za granicę albo medyczne. Tak? To już nie mówię, bo takie sytuacje tam miały miejsce, są na zdjęciach, ale była nawet sprawa w prokuraturze była, ale uznano, że to była incydentalna sprawa. Tylko dopóki się nie wiercimy w to składowisko, dopóki nie zrobimy tam odkrywki, dopóki nie będzie z prawdziwego zdarzenia kontroli, to nie wiadomo, czy tak jest, czy tak nie jest. I tylko te kontrole mogą to sprawdzić. Przy czym przez ostatnie dwa lata, mimo różnych rozpaczliwych wystąpień mieszkańców, mimo tego, że pieniądze były w budżecie, magiczne siły, jak ktoś wierzy w magię, to może wierzyć. Ja zdaję sobie sprawę, jakie to były siły, uniemożliwiały doprowadzenie do tych kontroli. A sam przywóz tylko tych odpadów z zewnątrz na Dolny Śląsk, tylko dla tego jednego wysypiska, o którym mówimy, to są dziesiątki milionów złotych w skali roku, czyli miliony miesięcznie. No, w grę wchodzą gigantyczne pieniądze, tak na śmieciach zarabia się fortuny, to jest jakby prawda dotycząca chyba całej Europy, nie wiem, może nie świata, tak, ale całej Europy. Różne rzeczy się w tym temacie faktycznie dzieją. No tutaj pozostaje wierzyć, że to zostanie po prostu skontrolowane, tak? Że jeżeli tam wszystko jest w porządku, no to po prostu skontrolujmy to miejsce. Oczywiście. Od trzech lat to mówimy, od półtora roku jest o to potężny... Właściwie moim zdaniem o to się rozwaliła ta koalicja. Ale mówiliście jeszcze, tak. Jak właśnie byliście w koalicji. Tak, mówiliśmy. No to właśnie do czasu tego spotkania, kiedy nam wyjaśniono, że w zasadzie nie powinniśmy tak mówić i samorząd województwa nie jest od tego. No ciekawe, bo to są poważne oskarżenia, bo pan mówi... Ja te oskarżenia jestem w stanie powtórzyć. No właśnie, pan w oświadczeniu mówi, że została wymuszona, była próba wymuszenia na was decyzji, aby nie kontrolować firmy. Nie, żeby odstąpić od postulatu, nie konkretnej firmy, to żeby było jasne, żeby odstąpić od postulatu kontroli wszystkich składowisk. Oczywiście w kontekście było to jednej firmy, gdzie najbardziej się tam mieszkańcy skarżyli, przychodzili z zarzutami również do tych instytucji innych kontrolnych. Natomiast my staramy się traktować wszystkich porówno, w związku z czym powiedzieliśmy, nie chodzi o kontrolę jednej firmy, chodzi o kontrolę wszystkich składowisk odpadów na terenie Dolnego Śląska, o ujednolicony charakter tych kontroli. Jeśli to ma potrwać dwa lata, nie ma problemu. Na składowisku nie da się już nic zmienić. Jak to jest góra śmieci, która ma 30 metrów wysokości. Ja wiem, tylko jak jest zeskładowane w warstwach, to nikt nie będzie nic tam wykopywał, żeby coś zahachmęcić. No tak, po prostu tak. Historia wysypiska jest w nim zapisana. W związku z czym, czy kontrola będzie miesiąc później, czy pół roku później, to nic nie zmieni. Ona, jeżeli są nieprawidłowości, to je wykryje. Ale jak rozumiem, to wysypisko śmieci nie jest tam chyba na stałe, tak? Te śmieci mają być w jakiś sposób... Nie, to są właśnie składowiska. To jest składowisko, ono ma tam...
być, ta góra śmieci tam urośnie, zostanie jakoś przykryta, pokryta zielenią i aha, tak. To nie jest zakład, okay. który... utylizuje. Tak. No dobra, zostawmy śmieci. Pan tutaj, znaczy mówię to z żalem, bo czas nam się kończy, a musimy jeszcze omówić dwa tematy. Pan tutaj wypowiedział poważne zarzuty, bardzo poważne zarzuty. Ja myślę, że tutaj, tak sądzę, do zarząd województwa powinien się w jakiś sposób do tego ustosunkować. Drugi problem, który, znaczy problem, drugi zarzut właściwie, który pan formułuje pod adresem Zarządu Województwa Dolnośląskiego, to jest budowa szpitala onkologicznego. O tym już kiedyś rozmawialiśmy. Ale nie budowa, tylko sposób, w jaki Zarząd Województwa do tej budowy prowadzi. Sposób, okay. który uniemożliwia w ogóle jej rozpoczęcie, a nie skończenie. Inwestycja, no to szerzej nawet inwestycja pod hasłem szpital onkologiczny. Coś się zmieniło. Pytanie, czy na dobre? Nie wiem, ja się nie znam, ale może pan nam to wyjaśni. W grudniu mają być otwarte koperty z ewentualnymi ofertami od firm, które chcą się podjąć tejże inwestycji. A wie pan, dlaczego w grudniu? Bo na początku miało być to... Mikołaj Święty, tak? Nie, bo na początku to miało być w czerwcu, potem tak. ten przetarg został przesunięty na lipiec, po czym został przesunięte otwarcie tych ofert na 30 sierpnia, a ja około 20 sierpnia opublikowałem dokumenty, z których wprost wynika, że przy opracowaniu dokumentacji przetargowej doszło do szeregu przestępstw. Złożyłem w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Doszło do prawdopodobnego wyłudzenia za tą dokumentację pieniędzy nienależnych, 4 miliony złotych. Z tych dokumentów wynika, że architekci podpisani pod tym projektem w ogóle nie mieli doświadczenia, że architektów, dzięki którym konsorcjum, które to projektowało, wygrało przetarg, natychmiast pogoniono, bo oni służyli tylko do tego, żeby swoim doświadczeniem doprowadzić do wygrania tego przetargu i oni tego nie projektowali. Ta dokumentacja została oceniona przez wybitny zespół architektów, inżyniera kontraktu, którzy stwierdzili na 130 stronach, wykazali po prostu tak olbrzymią ilość radykalnych błędów, że przystąpienie do tego przetargu po poprawieniu bardzo niewielkiej liczby tych błędów to jest po prostu niebywały skandal, ale moim zdaniem, i to jest teza, to co powiedziałem to są fakty, mogę je udowodnić, to już jest złożone do prokuratury, to są dokumenty, tam nie ma co nawet specjalnie z tym polemizować. Ale po co się coś takiego robi? Otóż moim zdaniem robi się w ten sposób skandaliczny, przygotowuje się dokumentację jeszcze zaprojektuj i wybuduj, po to, żeby się zgłosiła maksimum jedna firma, albo przynajmniej jedna firma położyła ofertę do wybrania, a ewentualne następne to będą jakieś o astronomicznych sumach, ponieważ w tym przetargu tak bardzo dużo zależy od widzimisię, od może za dużo powiedziałem, od dobrej lub złej woli zamawiającego, bo tam jest tyle niejasności, że tylko weźmie udział w tym przetargu taka firma, taki wykonawca, który będzie miał 100% gwarancji, że będzie miał dobrą wolę ze strony zamawiającego. A już na wstępie ta oferta, ta koncepcja szpitala w stosunku do koncepcji zaprojektowanej przez tych uprawnionych architektów, którzy wygrali przetarg, jest co najmniej 300 milionów droższa. To są tak nieprawdopodobne przypadki niegospodarności. No dobrze, ale mamy teraz grudzień, tak? No i kiedy to ujawniłem, te dokumenty w mediach społecznościowych, na Twitterze, zrobiłem taki długi wątek pokazując kolejne etapy, no to następnego dnia okazało się, że przesuwamy przetarg już nie o miesiąc, nie o dwa tygodnie, o 4 miesiące prawie. Podczas gdy, żeby wybudować ten szpital, to trzeba tak naprawdę dodać być może jeszcze 2 miesiące, zlecić wykonanie koncepcji przez architektów, którzy naprawdę projektowali szpital, a nie przez nie wiadomo kogo, bo na pewno ci, którzy są podpisani, tego nie projektowali, a w ogóle nie mają doświadczenia, które było wymagane w przetargu. I wtedy rzeczywiście, po przepracowaniu tej koncepcji, co zajmie co najmniej parę miesięcy, jeżeli się ogłosi przetarg, albo nawet zmieni specyfikację w ramach tego przetargu, żeby już nowego nie ogłaszać, oczywiście dodając odpowiedni czas, to wtedy mamy szansę na to, że ten szpital będzie interesującym kontraktem, że pojawi się wiele firm budowlanych i że rzeczywiście będą ze sobą konkurowały. A jeżeli jeszcze by do tego dołożyć prefabrykację, no to jest jeszcze szansa, że będzie on istotnie tańszy, nie te 30%, tylko być może jeszcze więcej, bo 30% to na samej optymalizacji wielkości tego szpitala można zaoszczędzić. I jeszcze jest szansa, że ten szpital przy stosowaniu prefabrykacji może być wybudowany szybciej. I to jest jedyne wyjście w tej chwili, natomiast pójście
w kierunku rozstrzygania przetargu w oparciu o dokumentację, która została zrobiona w sposób tak skandaliczny. No tu jestem, nie mam najmniejszej wątpliwości. Po prostu odebrano ją w wyniku przestępstwa, poświadczenia nieprawdy, że wykonywali ją uprawnieni architekci i tak dalej. No dobrze, ale co na to wszystko zarząd województwa? Wiem, to jest milczenie, to jest przesuwanie przetargu. Właśnie ja mówię te rzeczy, pokazuję dokumenty. Jestem traktowany jako... Podejrzewam, ktoś, kto nie, kogo się nie słucha, bo on jest z opozycji, to na pewno nie ma racji. Ja umówmy się, że no ja ani nie jestem jakąś tam opozycją taką murowaną, ani nie jestem antypisem, ani anty, nie wiem, nie jestem anty, tak? Ja chcę, żeby ta inwestycja doszła do skutku. To jest największa inwestycja samorządu województwa o wartości większej niż budżet województwa. Jeśli tu się coś przewróci, to województwo tego nie skończy. To będą już straszyły po prostu niedokończone ruiny niewybudowanego szpitala, jak to zresztą w kilku miejscach w Polsce było, jak na przykład. Tylko że za czasów PRL-u. No, ten szpital religii na Śląsku to wysadzono ostatnio. On był budowany jeszcze lat temu 15, tak? To jest taki przypadek, kiedy rozpoczęto coś, to się okazało dramatycznie przeskalowane, jeżeli chodzi o budżet, i okazało się, że nie stać na to inwestora i ten szpital ostatnio wyburzano. No chyba też był szpital w Łodzi, zdaje się, który był 40 lat budowany, ale to już powiedzmy, ja nie mówię o sytuacjach karolowskich. Natomiast rzeczywiście, jeżeli byłoby tak, że jak z Polaną jako wszystko, że miało kosztować 140 całe to centrum milionów, wcześniej nawet jeszcze mniej, teraz kosztuje 220, no ale powiedzmy, że dodać, dajmy na to 100 milionów czy 80, to my jako samorząd województwa możemy. Ale jeżeli szpital ma kosztować 1,4 mld, a na końcu okaże się, że kosztuje 2 miliardy, to my przy budżecie rocznym, przy naszych wpływach, ja nie mówię o środkach unijnych, na poziomie 800 milionów nie dodamy nic, bo nie jesteśmy w stanie. No bo nie będzie z czego. No zobaczmy, jak to się skończy. Bardzo mnie ta sprawa interesuje. Zresztą nie tylko mnie, panie Patryku, trzeci temat. Ma pan minutę niestety, bo tyle czasu zostało. Pomoc Ukraińcom na terenie Dolnego Śląska. No, to jest tak. Pewnie chodzi panu o inicjatywę Komisji Sejmikowej Doraźnej. Dokładnie tak. Pan przewodniczący złożył taki wniosek, pan przewodniczący Jarok, zresztą rozmawiałem z nim też na ten temat. Pomysł polega na tym, że chyba troszeczkę wyczerpuje się paliwo tej społecznej pomocy. No, nic dziwnego, tak, wojna już długo trwa. No, też Ukraińcy odnoszą sukcesy, ale my uważamy, że pomoc Ukrainie jest potrzebna, jej taka instytucjonalizacja, być może właśnie do końca tej kadencji zrobienie takiej komisji sejmikowej, która tam pojedzie na miejsce, spotka się z przedstawicielami tamtejszych i samorządów, ale nie tylko, organizacji społecznych. I będzie stanowiła taki element koordynujący, element inspirujący również do takiej pomocy samorządowej stałej Ukrainie przez najbliższe, powiedzmy, rok czy półtora, zależnie kiedy będą wybory, bo moim zdaniem to jest po prostu bardzo potrzebne. My nie powinniśmy zapominać, że Ukraina walczy również i o naszą wolność, że stawką tej wojny jest również przyszłość Polski i dlatego i Europy, ale Polski szczególnie, i dlatego na tyle, na ile możemy pomóc jako samorządowcy, to powinniśmy robić, i taka dedykowana, doraźna komisja wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem. Jestem bardzo panu przewodniczącemu Jarochowi wdzięczny, że taki projekt uchwały złożył, i mam nadzieję, że do niej wejdą wszyscy, że to będzie poza polityką, tak? Poza sporem. No tak, bo trzeba się wznosić ponad polityczne podziały, a efekty w czwartek, prawda? Tak jest. Dobra, i tutaj, panie Patryku, musimy już postawić kropkę i zakończyć naszą rozmowę. Sejmik na Ostro, jak państwo widzą, był dzisiaj faktycznie na Ostro. Pan Patryk Wild, bezpartyjny samorządowcy, znowu tutaj parę zarzutów sformułował. Było grubo, jak nie ostro, jak to młodzież mówi. Dziękuję państwu bardzo. Do widzenia. Dziękuję.